Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku i dziś poruszymy sobie temat kremów pod oczy. Dlaczego taki temat? Czy rzeczywiście krem pod oczy to jest ściema i chwyty marketingowe? Dzisiaj poznacie moją opinię właśnie w tym temacie. Jak doskonale wiecie i śledzicie mnie tutaj na moim kanale, ja jestem ogromną fanką kremów pod oczy. I dzisiaj postaram się udowodnić wam, że krem pod oczy to nie jest chwyt marketingowy i to nie jest ściema. Dlaczego stwierdziłam, że nagram taki film? Ponieważ za każdym razem, słuchajcie, kiedy publikuję film odnośnie pielęgnacji skóry wokół oczu, czy polecam wam jakieś kosmetyki do pielęgnacji skóry wokół oczu, zawsze, słuchajcie, pojawi się chociaż jeden komentarz z pytaniem: Anita, a co sądzisz na temat tego, że krem pod oczy jest zbędny? Anita, proszę odnieść się do filmu Skin Expert, gdzie właśnie poruszony został ten temat. Albo też piszecie, już z góry zakładacie, że krem pod oczy to ściema i absolutnie nic nie robi i po co go polecać, używać i tak dalej. Na początku tego dzisiejszego filmu chciałabym również zaznaczyć, że temat, który poruszę i moja opinia, którą dzisiaj poznacie, absolutnie nie ma na celu hejtowania, krytykowania pani Agnieszki Skin Expert. Oczywiście, ja ten film widziałam, kiedy ten film się pojawił i to było oczywiście jakiś czas temu. Wywołał ten film ogromną burzę w internecie, ale starałam się mimo wszystko nie poruszać tego tematu. Natomiast widzę, że no chyba czekacie na tę moją opinię, więc stwierdziłam, dobra, to jest ten moment, kiedy mogę z wami na ten temat porozmawiać. Wczoraj nawet obejrzałam film jeszcze raz, zrobiłam sobie, słuchajcie, obszerne notatki, żeby odnieść się do wszystkiego. I słuchajcie, w biznesie kosmetycznym to jest tak, że pojawiają się różne opinie, i to zarówno jeśli chodzi o lekarzy, dermatologów w medycynie estetycznej, w samym przemyśle kosmetycznym, jeśli chodzi o producentów kosmetyków i nie tylko, również w kosmetologii, ale tutaj również na YouTubie, tak? Czy w jakichś innych mediach społecznościowych, czy wśród influencerów i tak dalej. I każdy tak na dobrą sprawę ma prawo wyrazić swoją opinię i podzielić się z wami. To jest wasza decyzja, co z nią zrobicie, jak zareagujecie i czy będziecie ją podzielać, czy też nie. Dlatego też stwierdziłam, że dzisiaj jako kosmetolog, jako osoba z doświadczeniem, pracująca na skórze, pracująca w gabinetach, osoba po studiach, osoba, która ma kontakt z innymi lekarzami, z dermatologami, kontakt z producentami kosmetyków, z technologami, chemikami, ale też, słuchajcie, jako kobieta już w dojrzałym wieku, powiedziałabym nawet, testująca ogromną ilość kosmetyków z różnych półek cenowych, z różnych półek, czy to naturalne, czy tradycyjne, czy dermokosmetyki, czy selektywne i tak dalej. I uwaga, przede wszystkim osoba posiadająca skórę wrażliwą na całej twarzy, wrażliwą wokół oczu i wrażliwe oczy, odniosę się do tego właśnie tematu. Zaczynamy. No i tutaj musimy rozpocząć od kilku ważnych kwestii w odniesieniu do filmu Skin Expert. Jest tam kilka takich teorii, z którymi się absolutnie zgadzam, zaraz wam o tym powiem i od tego zacznę. I jest też wiele teorii, z którymi się kompletnie nie zgadzam. Zaczynamy od tego, co uważam, że pani Agnieszka powiedziała ok, czyli budowa skóry. Tak, moi drodzy, to jest prawda, że skóra wokół oczu jest cieńsza, jest delikatniejsza i zawiera mniejszą ilość tkanki tłuszczowej. Przez co też ta skóra wymaga od nas nieco innej pielęgnacji niż na całej naszej twarzy. Wokół oczu mamy również mięsień okrężny oka, który też intensywnie pracuje, i skóra, która jest delikatna, która jest cieńsza, też inaczej będzie się zachowywała niż na całej twarzy. W związku z czym bardzo szybko na skórze wokół oczu mogą pojawiać się pierwsze zmarszczki mimiczne związane właśnie z ruchem tego mięśnia, który tutaj występuje, ale też ta skóra może się szybciej przesuszać i może pokazywać nam różne objawy, możemy zauważyć na niej efekty działania różnych czynników. Pani Agnieszka w swoim filmie powiedziała, że ta skóra jest bardziej
może bardziej wrażliwa, o tak, i może ulegać częstszym alergiom, podrażnieniom, zaczerwienieniu i nie tylko. I tutaj się znowu zgodzę. Rzeczywiście tak jest. Ze względu na jej budowę i ze względu na to, jakie komórki tam się znajdują, może tak być, że ta skóra będzie reagowała większą wrażliwością, większym podrażnieniem. I to jest fakt, słuchajcie. Tak jest. Natomiast na pewno większość z Was doskonale o tym wie, że nie wszyscy posiadamy takie same objawy tutaj wokół oczu związane z budową naszej skóry, czyli nie wszyscy posiadamy zasinienia, nie wszyscy posiadamy worki pod oczami, u nie wszystkich osób bardzo szybko pojawiają się pierwsze zmarszczki mimiczne, nie wszyscy mamy tę skórę wokół oczu wrażliwą i nie wszyscy mamy też tę skórę wokół oczu bardzo przesuszoną. No tak już jest, więc zgodzę się z budową, ale nie mogę zgodzić się z tym, że większość z nas tę skórę posiada wrażliwą i ona może ulegać podrażnieniom i wrażliwości. Ja tę skórę akurat taką mam, ale na przykład moja siostra absolutnie nie, moja gdzieś tam bliska znajoma też nie i wy na pewno również też nie. Ja nie mam problemu z zasinieniami, nie mam problemów z opuchnięciami, więc nie widzę sensu, żeby tak tutaj w tej okolicy działać. Ale część z Was ma, wiem od Was, że borykacie się z różnymi problemami i do tego jeszcze dojdziemy, kiedy będziemy sobie omawiać kwestie właśnie zasinienia, worków pod oczami, o tym, o czym Pani Agnieszka wspominała w swoim filmie, ale okej, pierwsza ważna sprawa, budowa skóry, to jest fakt. Drugi ważny fakt, o którym również wspomniała Pani Agnieszka, z którym się absolutnie zgodzę, to aplikacja kremów pod oczy. I wielokrotnie zwracam Wam na to uwagę. Staram się przy każdym filmie, kiedy omawiam sobie kosmetyki wokół oczu, kosmetyki pod oczy, mówić Wam o tym, jak ważna jest aplikacja kremów pod oczy. Słuchajcie, tyle razy już się spotkałam z tym, że piszecie mi gdzieś w komentarzach: Anita, no tak, ale ja nakładam krem na przykład na całą powiekę, albo że ja używam źle ten krem. Rzeczywiście tak jest. I bardzo często ja również się z tym spotykam, że kiedy używacie kremy pod oczy, to uwaga, aplikujecie je też na górną powiekę. No ale z założenia mamy od producenta informację, że jest to krem pod oczy, moi drodzy, czyli nakładamy go na dolną powiekę. Producent nie informuje nas o tym, że krem pod oczy możemy nałożyć również na górną powiekę. Więc ja nie wiem, skąd Wy macie taki pomysł, żeby ten krem na górną powiekę również nakładać. Może chcecie działać pielęgnacyjnie, może widzicie, że ta górna powieka jest bardziej przesuszona, może widzicie efekt opadania tej powieki i chcecie zadziałać na nią ujędrniająco i stąd też pomysł Wasz, żeby nakładać krem na górną powiekę. Ale to jest błąd. To jest błąd, bo jeżeli producent nie napisał na opakowaniu takiego kosmetyku, że jest to krem do stosowania na skórę wokół oczu lub też na dolną i górną powiekę, to powinniście stosować się do jego zaleceń, czyli stosować go tylko i wyłącznie pod oczy. Dlaczego to jest takie ważne? No między innymi dlatego, że tutaj mamy ruchomą powiekę. I Pani Agnieszka zwróciła na to uwagę, że rzeczywiście tak jest, że nakładając krem na górną powiekę, on podczas ruchu może się przemieszczać i może dostawać się właśnie do oka, co będzie powodowało jego podrażnienie. Tak rzeczywiście jest. Podobnie jeśli nakładacie krem zbyt wysoko, wtedy ta ruchoma powieka dolna również będzie powodowała, że ten krem będzie migrował i mógł się dostawać do wnętrza naszego oka. Już nie mówiąc o tym, że bardzo często też jak nakładacie krem pod oczy, to sami wykonujecie taki ruch, że doprowadzacie ten krem właśnie do wnętrza waszego oka i to również jest błąd. Bardzo ważna jest aplikacja kremów pod oczy, ale tutaj też zwrócę uwagę na to, co mamy w składach kremów, ponieważ producenci kosmetyków czasami stosują takie substancje aktywne, których nie wolno nakładać na górną powiekę. Między innymi też ze względu na to, że działają one w głębszych warstwach naszego naskórka i mogą powodować efekt odwrotny, czyli między innymi opadanie górnej powieki. To jest bardzo ważna sprawa. Także zgadzam się tutaj po raz kolejny z Panią Agnieszką, że jest problem w aplikacji i źle nakładacie kremy i musicie bardzo o tym pamiętać, żeby jednak
tego typu kosmetyk stosować tak, jak zaleca producent. No dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Mam tutaj, tak jak wspominałam wam wcześniej, wypisane wszystkie najważniejsze informacje w odniesieniu do filmu pani Agnieszki i teraz przejdę do kwestii, która została poruszona na samym początku, a między innymi to, gdzie... No właśnie, Skin Expert mówi wam o tym, że kremy pod oczy są stworzone po to, żeby łagodzić tę wrażliwość, która pojawia się w tej okolicy. Ja się tak troszeczkę zaczęłam nad tym zastanawiać, bo nie wiem skąd wynika tego typu teoria, że kremy pod oczy są tworzone właśnie po to. No nie, bo jeżeli sobie zerkniecie na opisy producentów, to zobaczycie, że mamy kremy łagodzące, mamy kremy nawilżające, mamy kremy odżywcze, mamy kremy przeciwzmarszczkowe. Więc wynika z tego, że jednak krem pod oczy tworzony jest po to, aby skutecznie działać na dany problem naszej skóry w tej okolicy. A tutaj znowu zaznaczę, nie każdy z nas ma problem z wrażliwością skóry wokół oczu, z wrażliwością oczu, z wrażliwością skóry na całej twarzy. Więc jaki sens rzeczywiście miałoby stosowanie kremów, które działają łagodząco na okolice pod oczy, skoro nie mamy takiej potrzeby? I teraz pewnie też zadacie sobie pytanie, no właśnie, no bo ja nie mam skóry wrażliwej wokół oczu, a chcę stosować krem pod oczy, żeby działał na przykład przeciwzmarszczkowo i niwelował mi lekkie zmarszczki, albo chcę stosować krem pod oczy, żeby działał nawilżająco, bo mam bardzo przesuszoną tę okolicę wokół oczu i takich kosmetyków szukam. Więc teoria tego typu, że kosmetyki, kremy pod oczy są tworzone po to, żeby łagodzić skórę w tej okolicy, no dla mnie jest bardzo naciągana i widać to między innymi w składach kosmetyków. No i znowu odniosę się do kolejnej teorii, która padła w tym filmie, a mianowicie to, że kremy łagodzące, no właśnie, słuchajcie, przeczytam wam to dokładnie, że uwaga, kremy pod oczy mają zmniejszać alergię, a zawierają związki zapachowe, więc czy to jest ok? Dobra. Związki zapachowe w kremach pod oczy. Pani Agnieszka twierdzi, że większość kremów pod oczy zawiera w swoich składach związki zapachowe, które jak wiemy, mogą wywoływać alergie i podrażnienia, zakładając, że mamy tę skórę, większość z nas ma skórę wokół oczu wrażliwą i ulega ona większej wrażliwości i podrażnieniom, to jaki sens ma stosowanie kosmetyków, które zawierają związki zapachowe, które będą tę skórę uwrażliwiać? Okej, i tutaj się zgodzę. No, ale teraz tak, absolutnie nie jest prawdą, że większość kremów pod oczy zawiera związki zapachowe. No nie, bo jeżeli rozejrzycie się na półkach sklepowych, posprawdzacie sobie ofertę kosmetyczną różnych marek kosmetycznych, to zobaczycie, że wcale tak nie jest. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę kosmetyki tworzone przez marki dermokosmetyków, które już w pielęgnacji twarzy, całej twarzy, marki rezygnują ze związków zapachowych, wiedząc o tym, że mogą one podrażniać, no to jaki sens miałoby wprowadzanie tych związków zapachowych w kremach pod oczy? No to znowu mi się, słuchajcie, tutaj coś nie klei, bo rzeczywiście prawdą jest, że związki zapachowe mogą uwrażliwiać skórę, nie tylko wokół oczu, ale na całej twarzy, mogą ją podrażniać i stosowanie w kremach pod oczy, gdzie wiemy, że ta skóra jest bardziej wrażliwa, gdzie bardziej delikatna, która jest cieńsza, że mamy tutaj właśnie spojówki, że mamy oko, stosowanie związków zapachowych no nie do końca jest dobrym rozwiązaniem. My klienci lubimy kosmetyki zapachowe, ale czy rzeczywiście ten zapach w kremach pod oczy jest nam potrzebny? No nie. I ja, słuchajcie, jak osoba, która posiada skórę wrażliwą, która posiada wrażliwe oczy, wiem, bo sama szukam i sama stosuję, że są takie kremy pod oczy, które absolutnie tych związków zapachowych nie posiadają. I to nie jest mniejszość. Dziś jest to większość. Dlatego, że producenci kosmetyków starają się mimo wszystko jednak rezygnować z tych związków zapachowych w formułach swoich preparatów. I można to zobaczyć na każdym kroku.
Więc ta teoria jest dla mnie bardzo naciągana, tak samo jak teoria tego typu, która również pojawiła się w tym filmie, że kremy pod oczy nie zawierają składników aktywnych. Więc tak na dobrą sprawę, tak jak powiedziała to pani Agnieszka, kremy pod oczy, skoro nie zawierają substancji aktywnych, skoro zawierają te związki zapachowe, to tak na dobrą sprawę tylko nawilżają, więc w sumie to nic nie robią. I dla mnie to jest takie masło maślane, słuchajcie, bo znowu, to nie jest prawdą, że kremy pod oczy nie zawierają składników aktywnych. Jeśli sobie weźmiemy pod lupę tanie kremy pod oczy, takie, które kosztują kilka złotych, kilkanaście złotych, nie będę wymieniać marek, to rzeczywiście spojrzycie sobie na skład i zobaczycie, że tam kompletnie nic nie ma. Może jakaś jedna substancja aktywna, a reszta są to substancje nawilżające, okluzyjne, tworzące formułę. Może tak rzeczywiście jest, ale z drugiej strony mamy dziś na rynku tak ogromną ilość kosmetyków pod oczy, które zawierają tak bogate formuły, taką ilość substancji aktywnych, są naładowane, powiedziałabym nawet, tymi składnikami aktywnymi, że znowu mamy tutaj generalizowanie, że kremy pod oczy nie mają w składzie żadnych substancji aktywnych. Przykład, uwaga, ostatnio wspominałam wam na moim kanale o kremie pod oczy marki Yonel, kremie pod oczy na noc, który, uwaga, po pierwsze ma zastosowaną nanotechnologię, po drugie ma w składzie między innymi retinol, czyli jedną z najbardziej aktywnych substancji aktywnych, działających intensywnie na naszą skórę. Po trzecie, ten retinol zamknięty jest umieszczony na nanodyskach, żeby głębiej dostawał się do naszej skóry i też aktywniej działał. Już nie mówiąc o innych substancjach aktywnych, które w tym kremie się znajdują. Macie przykład? No macie przykład. Inny przykład. Kosmetyki naturalne. Zwróćcie uwagę na to, że producenci tworzący kosmetyki naturalne opierają się głównie na substancjach aktywnych, a nie na substancjach bazowych. I jak sobie przyjrzycie te składy, to macie zazwyczaj podaną nawet procentową ilość substancji pochodzenia naturalnego, gdzie dodatkowo macie wymienione wszystkie składniki aktywne, które znajdują się w takich kosmetykach. Oczywiście jest tam dużo substancji nawilżających, muszą być składniki bazowe, muszą być składniki okluzyjne, ale muszą też być jakieś na przykład promotory przenikania, które będą sprawiały, że te substancje aktywne będą dostawały się do wnętrza naszej skóry i działały na nią aktywnie. Więc tutaj odniosę się do kolejnej kwestii, która też została poruszona w tym filmie, czyli właśnie substancje aktywne, które mają dostawać się do naszej skóry, w kremach pod oczy ich nie ma, większość substancji nawilżających, większość składników aktywnych. Nie. W kremach pod oczy dziś mamy bardzo często zastosowane promotory przenikania, którymi jest między innymi woda, alkohol, gliceryna, liposomy, nanodyski, nanogąbki, nanorurki, technologie i cała reszta. Mamy zastosowane substancje, które będą pomagały przenikać składnikom aktywnych do głębszych warstw naszego naskórka. Plus, mamy stosowane takie składniki aktywne, które same mają możliwość przenikania, jak na przykład tetraizopalmitynian askorbylu, czyli ta forma witaminy C, która jest najbardziej aktywna i posiada zdolność przenikania do wnętrz naszego naskórka, do wnętrza naszego naskórka. Mamy retinol, który również potrafi sam przenikać do wnętrza naszego naskórka i są kremy pod oczy i pokazywałam wam to wielokrotnie, takie, które zawierają właśnie retinol w składzie, żeby działać tutaj między innymi przeciwzmarszczkowo czy ujędrniająco, nie tylko nawilżająco i nie tylko łagodząco. Mamy kremy, które będą działały okluzyjnie, mamy kremy, które będą działały nawilżająco. Oczywiście, mamy też kremy, które będą działały łagodząco. Mamy. Skin Expert porusza również kwestię tego, że w kremach pod oczy mamy mniejszą procentową ilość substancji aktywnych, ale mamy też niższe stężenia, przez co kremy pod oczy działają łagodniej. No i znowu, tutaj nie do końca nie mogę się z tym zgodzić. Po części tak, bo rzeczywiście kremy pod oczy są tak komponowane, żeby stężenia substancji aktywnych były niższe,
Co za tym idzie, te stężenia substancji aktywnych nie podrażniały, nie uwrażliwiały skóry wokół oczu. I to jest też oczywiście prawda. Ale nie do końca zgodzę się z tym, że kremy pod oczy działają łagodniej. Bo jeżeli weźmiecie pod uwagę budowę naszej skóry i wiemy o tym, że jest ona cieńsza, czyli może być tych warstw naszego naskórka zdecydowanie, może nie warstw naskórka, ale warstw tych poziomów warstwy rogowej naszego naskórka może być mniej, przez co ta skóra jest cieńsza, to jeżeli zastosujemy niższe stężenia, które również będą aktywnie działały, to efekt wcale nie będzie łagodniejszy, tylko efekt będzie równoznaczny z podobnym efektem działania na naszej skórze. No i teraz zróbmy sobie taki odwrót o 180 stopni. Jeżeli ja zastosuję na cienką skórę, na delikatną skórę wokół oczu, krem na twarz lub serum na twarz, które ma wyższe stężenia składników aktywnych, zakładamy retinol. Dzisiaj tak powiedzmy będziemy się na nim trochę opierać. I zastosuję sobie ten krem pod oczy, krem na twarz w okolicy oczu, to wiedząc o tym, że moja skóra jest cienka i delikatna, co się może stać? Przy tak wysokich stężeniach, które są stosowane w pielęgnacji do całej twarzy, może dojść do podrażnienia, uwrażliwienia, efektów ubocznych, intensywnego przesuszenia, zaczerwienienia. Już nawet nie chcę Wam tutaj o tym wszystkim mówić. Dlatego też bardzo często producenci kosmetyków do twarzy informują na ulotkach, na opakowaniach, na swojej stronie, że ze względu na przykład na wysokie stężenia pewnych substancji należy omijać okolice oczu. Tak, to jest bardzo ważne. Więc tutaj, no właśnie, znowu nie mogę się do końca zgodzić z tą teorią o łagodzeniu i o tym, że kremy pod oczy będą lżejsze, łagodniejsze. Owszem, będą w stosunku do pielęgnacji na naszej twarzy, ale niekoniecznie w stosunku do działania na skórę w tej okolicy. Lecimy dalej. Słuchajcie, kolejne stwierdzenie, które się pojawiło i trochę mnie tak powiedziałabym, może nie zabolało, ale nie do końca, no dało mi przede wszystkim, słuchajcie, do myślenia. A mianowicie to, że krem pod oczy został tak, jest tak stworzony, że kremy pod oczy są tak tworzone, by nic nie robiły, ani dobrze, ani źle. Myślę, że w tym momencie powinni się wypowiedzieć technicy tworzący receptury kosmetyków, ich chemicy i producenci, ponieważ jaki sens miałoby tworzenie tego typu kosmetyku, skoro miałby on nic nie robić i nic nie dawać? I powinny się teraz odezwać osoby, które tak na dobrą sprawę stosują kosmetyki w swojej pielęgnacji właśnie pod oczy i które widzą efekty działania tego typu produktów. Czy rzeczywiście krem pod oczy nie robi nic? No robi. I też troszeczkę pani Agnieszka sobie zaprzeczyła w pewnym momencie, kiedy podała wam przykłady w swoim filmie dwóch kremów, które u niej się sprawdziły i których widziała efekty. No bo powiedziała o tym wcześniej, że kremy pod oczy nie robią nic, a poleciła wam kremy, które jednak się u niej sprawdziły. Nie robią nic złego, mogą zrobić wiele złego, jeśli są źle stosowane, jeśli są źle aplikowane, jeśli są źle dobrane do typu waszej skóry. Nie wiem skąd taka teoria i nie wiem skąd takie twierdzenie, ale jest ono, no nie jest zgodne z prawdą. Tak samo jak pojawiło się również właśnie to generalizowanie, że kremy pod oczy wszystkie działają łagodnie i że każdy krem pod oczy, większość kremów pod oczy jest bez składników aktywnych, większość kremów pod oczy zawiera substancje zapachowe. No nie, no tak po prostu nie jest. No dobra, to podsumujmy sobie teraz to, co, o czym powiedziałam. Czy krem pod oczy to chwyt marketingowy? Bo pada właśnie takie stwierdzenie. Nie. Krem pod oczy jest tworzony po to, żeby działać skutecznie na tę właśnie okolicę naszej skóry, która jak wiemy jest delikatniejsza, jest cieńsza, zawiera mniejszą ilość tkanki tłuszczowej, może szybciej ulegać podrażnieniom i nie każdy z Was
będzie posiadał w tej okolicy skórę wrażliwą, więc nieprawdą jest, że kremy pod oczy są tworzone po to, żeby łagodzić właśnie tę skórę, żeby działać łagodząco. Nie każdy z Was będzie szukał tego typu produktów. Kremy pod oczy nie wszystkie zawierają związki zapachowe. Owszem, są badane oftalmologicznie, czyli okulistycznie, po to właśnie, żeby tej skóry nie uwrażliwiać naszych oczu. Kremy pod oczy są takie, które nie zawierają w składach nic, ale dziś jednak większość kremów pod oczy ma działać aktywnie. Producentom bardzo na tym zależy, więc dodają do swoich formuł składniki aktywne. I są na rynku takie marki, które korzystają z różnego rodzaju technologii po to również, żeby te substancje aktywne dostawały się głębiej do naszej skóry i efektywniej działały. Prawdą jest, że nie nakładamy kremów tak, jak powinniśmy je aplikować. Bardzo często robimy to źle i przez to też bardzo często dochodzi do podrażnienia, do łzawienia. Często też źle dobieramy kremy do typu naszej skóry, do pielęgnacji skóry w tej okolicy. Źle celujemy, stawiamy na zbyt mocne substancje aktywne albo też na zbyt słabe składniki, które znajdują się w formułach i nie widzimy czasami efektów. Albo widzimy efekty odwrotne. No dobrze, ale na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym się odnieść jeszcze do kilku ważnych kwestii. Po pierwsze, krem pod oczy to nie jest kosmetyk obowiązkowy. To nie jest taki kosmetyk, który wy musicie używać, bo on będzie przynosił wam efekty wow. I tak jak w przypadku pielęgnacji całej naszej twarzy, nie ma takich kosmetyków, które będą sprawiały cuda. I rzeczywiście pani Agnieszka odnosi się do kwestii na przykład worków pod oczami, że krem pod oczy nie zniweluje wam worków. I ja też wiele razy wam o tym mówiłam. Tutaj potrzebne jest nieco inne działanie. Ale zanim dojdziemy do działania, trzeba znaleźć przyczynę tego, dlaczego pojawiają się worki pod oczami. Skąd to się dzieje? Pani Agnieszka mówi o tym, że powinniśmy się lepiej wysypiać lub też mamy zastój limfy. Okej, ale tych powodów może być więcej. To może być również stres. To mogą być przyjmowane leki. Ale moi drodzy, to mogą być również problemy z tarczycą lub też kwestie genetyczne, że takie worki tutaj akurat w tej okolicy posiadamy. I jeśli spojrzymy na to, że rzeczywiście jest to na przykład kwestia genetyczna lub też problem worków pod oczami pojawia się ze względu na jakieś problemy zdrowotne lub problemy związane ze stresem, to krem pod oczy absolutnie wam tutaj nie pomoże. Można by było podziałać jakimiś zabiegami, można by było wprowadzić leczenie, można by było więcej się wysypiać, można by było zniwelować stres w naszym życiu. Tak, ale krem pod oczy? No niekoniecznie. Zasinienia. Rzeczywiście pani Agnieszka ma rację, że zasinienia pod oczami związane są najczęściej z tym, że skóra jest cienka i prześwitują naczynia krwionośne. Ale z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli jest taka sytuacja, że prześwitują nam te naczynia krwionośne, przez co też pojawiają się te zasinienia, to samo nawilżanie, o którym mówi pani Agnieszka, to jest za mało. Dlatego, że w tej okolicy skórę należy wzmacniać i pogrubiać, żeby zniwelować też właśnie te zasinienia. Bo co z tego, że będziemy ją nawilżać, jeżeli skóra dalej będzie cienka? Trzeba podziałać tutaj mocniej. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby skórę pogrubić w tej okolicy. I tutaj najlepiej sprawdzą się zabiegi i niekoniecznie właśnie kremy pod oczy. Czy krem pod oczy rozjaśnia? Oczywiście, że tak. Potrafi rozjaśnić tę okolicę, jeśli jest na przykład... Też czasami mi piszecie, że macie na przykład przebarwienia tutaj w tej okolicy i krem pod oczy z zastosowaną odpowiednią technologią, z odpowiednim stężeniem witaminy C lub też innych składników aktywnych jest w stanie rozjaśnić wam właśnie tę okolicę. Między innymi na przykład krem z retinolem. Tak, dlaczego nie? Więc mogą być kremy, które będą rozjaśniały. Kremy nawilżające. Jak najbardziej wskazane bez względu na wiek. Ale teraz uwaga, pielęgnacja.
Skin Expert mówi Wam o tym, że możecie zrezygnować z kremu pod oczy, jeżeli macie odpowiednio ułożoną pielęgnację. Ja bym chciała bardzo rozwinąć ten wątek, ponieważ i tak, i nie. Rzeczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, krem pod oczy nie jest obowiązkowy, ale musicie zwrócić na to uwagę, jaką stosujecie pielęgnację Waszej twarzy i co oznacza dobrana pielęgnacja. Plus do tego, jaki macie typ skóry. Bo jeżeli stosujecie w Waszej pielęgnacji kwasy, czy też retinol i takie produkty, które będą się opierały na wysokich stężeniach kwasów czy retinolu, to nie jest wskazane stosowanie tych preparatów w okolicy oczu, ze względu właśnie na te wysokie stężenia. Druga sprawa, jeżeli odniesiemy się do kwestii łagodzących i do wrażliwości skóry, i pani Agnieszka mówi o tym, że kremy pod oczy mają w ten sposób działać, ale dobra, musimy jeżeli będziemy stosować odpowiednią pielęgnację naszej twarzy, to możemy z nich zrezygnować. Tak, jeśli bierzecie pod uwagę wrażliwość skóry wokół oczu to i nie chcecie stosować kremów pod oczy, to warto by było zwrócić uwagę na to, jakie kosmetyki stosujecie w pielęgnacji Waszej twarzy, czyli rezygnujemy z pielęgnacji zapachowej. Pielęgnacji twarzy zapachowej, wszelkiego rodzaju kremy, wszelkiego rodzaju serum, produkty myjące, produkty tonizujące. Rezygnujemy ze związków zapachowych, które mogą tę skórę uwrażliwiać. Druga sprawa, wprowadzamy takie produkty pielęgnujące, które będą działały łagodząco na naszą skórę. I okej, łagodząco, nawilżająco, wtedy możemy sobie stosować je też w okolicy naszych oczu. Ale co w momencie, kiedy mamy skórę tłustą? Działamy na zaskórniki, działamy na zmniejszenie porów, działamy na zmniejszenie nadprodukcji sebum. Czy stosowanie kremów na przykład normalizujących, masek normalizujących, serum normalizującego w okolicy oczu jest wskazane? Nie. Co jeśli stosujemy pielęgnację, już o której Wam powiedziałam, ujędrniającą, przeciwzmarszczkową, złuszczającą? Czy stosowanie tego typu preparatów z wysokimi stężeniami w okolicy oczu jest wskazane? Nie. A nawet bym powiedziała, że jeżeli stosujecie preparaty z retinolem, a wiemy o tym, że retinol jest substancją, która potrafi migrować na naszej twarzy i są to bardzo wysokie stężenia, na przykład 2% czystego retinolu, to nawet wskazane jest, żebyście zabezpieczali okolice wokół oczu jakimś kremem nawilżającym, okluzyjnym, żeby ten retinol nie migrował, nie podrażniał. Jest tutaj bardzo dużo takich kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę. Więc nie mogę zgodzić się z tym, że dobrze dobrana pielęgnacja, tylko jaka, pomoże Wam w rezygnacji z kremu pod oczy. Zaznaczam jeszcze raz, krem pod oczy nie jest kosmetykiem obowiązkowym w Waszej pielęgnacji. Wcale nie musicie po niego sięgać. Tak samo jak nie musicie sięgać po serum. Nie musicie sięgać po maski. Nie musicie stosować płynów złuszczających. To jest Wasz wybór, na co Wy wydajecie Wasze pieniądze i jak komponujecie Waszą pielęgnację, ale też Wasza decyzja o tym, czego Wasza skóra potrzebuje. I bardzo często ja jako kosmetolog spotkałam się z tym, że ktoś na przykład posiada skórę tłustą na twarzy, a skóra wokół oczu jest niesamowicie przesuszona. I trzeba tutaj podziałać odpowiednim preparatem nawilżającym, odżywczym, natłuszczającym, regenerującym, z ceramidami, z lipidami, z tłuszczami, z cholesterolem, czasem z ektoiną, składnikami nawilżającymi, kwasem hialuronowym w różnych cząsteczkach. A ile razy spotykamy się z tym, że ktoś w dojrzałym wieku, a nawet po 50, boryka się z tak zwanym acne tarda, czyli trądzikiem dorosłych i musi działać odpowiednimi preparatami w tej okolicy, a skóra pod oczami wymaga od nas ujędrnienia, nawilżenia, regeneracji, są silne zmarszczki, widać efekt grawitacji. Nie będziemy stosować takich samych kosmetyków jak na trądzik dorosłych w okolicy oczu.
Tutaj musimy działać zupełnie czymś innym. Dlatego też uważam, że nie wolno generalizować w tej kwestii. Nie wolno wrzucać wszystkich kremów do jednego worka. I nie wolno mówić o tym, że, no nie powinniśmy mówić o tym, że krem pod oczy nie robi nic. Nie robi nic dobrego i nie robi nic złego. Bo robi. I każdy, kto stosował kremy pod oczy, jest w stanie Wam to potwierdzić. I tutaj chciałam również zaznaczyć pewną ważną kwestię. Ja jako kosmetolog, jako osoba z doświadczeniem, kobieta w wieku przed 40, stosująca różnego rodzaju kremy pod oczy, wiem, jak nakładać krem pod oczy. Wiem, jak go aplikować. Stosuję się do zaleceń producenta. A bardzo często borykam się z wrażliwością, borykam się z łzawieniem oczu i wiem, że to nie jest kwestia kremów pod oczy. Wiem, że czasami są to kwestie spowodowane z makijażem. Wiem doskonale, że czasami są to kwestie spowodowane również stosowaniem kosmetyków na twarz, różnych stężeń, substancji aktywnych. I nie jest to problem związany z kremem pod oczy. Z drugiej strony wiem również, jako osoba korzystająca z zabiegów z medycyny estetycznej, że kremy pod oczy bardzo wspomagają zabiegi. Wiem również jako kosmetolog, że stosowanie zabiegów typu mezoterapia igłowa, dermapeny, karboksyterapia, a nawet masaże i dodawanie do nich kosmetyków pod oczy nawilżających, łagodzących, wzmacniających, odbudowujących, rozjaśniających, przeciwzmarszczkowych, przynosi bardzo fajne efekty. To Wy będziecie decydować, czy stosować krem pod oczy, czy nie. Czy wydawać na niego pieniądze, czy nie. To jest Wasza decyzja. A nie dlatego, że krem to ściema, krem pod oczy to ściema, krem pod oczy to chwyt marketingowy. No nie. Ja uważam zupełnie inaczej i staram się tutaj na moim kanale pokazywać Wam, przedstawiać Wam i też proponować Wam takie kremy pod oczy, które rzeczywiście skutecznie działają, które mają świetne technologie, super składniki aktywne, które nie podrażniają okolicy oczu, nie uwrażliwiają oczu, nie powodują efektu łzawienia. Jest tego naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że przez te kilka lat tutaj na moim kanale udało mi się Wam pokazać kosmetyki z różnych półek cenowych, z różnych marek, profesjonalnych, selektywnych, luksusowych, tanich. Jest tego naprawdę bardzo dużo. I pamiętajcie, że decyzja o tym, czy będziecie stosować krem pod oczy, zależy tylko i wyłącznie od Was. Wiem, że ten film dzisiaj był bardzo długi, ale starałam się odnieść do wszystkich kwestii poruszonych w filmie Skin Expert. Mam nadzieję, że mi się to udało. Pamiętajcie jeszcze raz, mój dzisiejszy film i moja opinia, to jest moja opinia i absolutnie nie chcę na nikogo naciskać, na Was. Nie chodzi mi o to, żeby kogokolwiek obrazić, czy też zhejtować, skrytykować. Nie, słuchajcie, to jest moja opinia. Wy możecie się z nią nie zgadzać, możecie ją podzielać. To jest Wasza decyzja. Ja tylko chciałam Wam przedstawić, jak to wygląda od mojej strony i dlaczego uważam, że jest zupełnie inaczej. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Piszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Jestem też bardzo ciekawa. Napiszcie też, czy stosujecie kremy pod oczy. Jeśli tak, to które kremy u Was wywołały fajny efekt, albo też takie, które się u Was kompletnie nie sprawdziły i nie widzicie tego działania. Będę czekać na Wasze komentarze, a tymczasem ściskam Was cieplutko. Do zobaczenia. Pa!